Nigdy nie mieliśmy problemu z tą bimbrownią. To nasza najbezpieczniejsza kryjówka. Nasz największy destylator to wielki flejtuch. Ma ponad 1 m3 pojemności. Chcemy wykorzystać nieobecność detektywa Robertsona, działać jak zawsze i napędzić bimbrów w flejtuchu. Mamy nóż na gardle, zegar tyka, więc musimy napędzić przynajmniej jedną partię. Zostawiłem na aparacie słoik bimbru. Jeśli ktoś będzie przechodził, na pewno go zgarnie. Mamy zapas cukru, a już wcześniej kupiliśmy mieloną kukurydzę. Czas, żebyśmy napędzili solidną partię kukurydzianki. Jednak nie zniknął. Nie był pełen, jak go zostawiałem. Faktycznie to alkohol. I to mocny. Zajrzyjmy do kotła. Sucho jak w pustyni, ale czysty. Błyszczy się jak nówka sztuka. To kupa roboty, wynieść destylator, a potem go wnieść, odbudować piec i wszystko dookoła. Większość tych rzeczy mi nie przeszkadza. Wystarczy, że nie będziemy się o to potykać. Już nadrobiliśmy pół dnia. Wystarczy przynieść zaopatrzenie, bo zbiorniki są na miejscu. Możemy szykować zacier. Gdy będzie pracował, pomału doniesiemy, czego nam trzeba. Mamy wodę. Odrobina kloroksu by nie zaszkodziła. Nieważne, co jest na zewnątrz. Liczy się wnętrze. Chcę zmyć trochę tego brudu. Trzeba dbać o porządek w bimbrowni, bo gdy nas złapią, trafi na pierwsze strony gazet. Patrz, jak oni pędzą ten bimber. Chyba jesteśmy gotowi. Mieliśmy w planach kilka rzeczy, na których byśmy dużo nie zarobili. Ale zaczynamy od tego, co się opłaci. Mamy nadzieję, że ten falstart zadziała na naszą korzyść. Podpalimy gaz, gdy woda zakryje rdzeń. Musi być przynajmniej o tyle wyżej, żeby luty nie puściły. Przecieki są niedopuszczalne w destylatorze. Alkohol z kukurydzy to nasza specjalność. Zjedliśmy na nim zęby. Możemy go sprzedać, zanim wypłynie z destylatora. Zostanie tylko go dostarczyć. Dobra mączka. Pewnie. Tani cukier. Najlepszy rodzaj na świecie. Zostało wlać gorącą wodę. Miesza się? I to doskonale. To wszystko. Mamy dobry start. Kiedy przepędzimy ten zacier, będziemy mieli prawie 140 litrów dobrego alkoholu. $3600. Mam nadzieję, że nic nie zapeszyliśmy tym gadaniem. Zawsze, gdy myślimy, że mamy przewagę, wszystko trafia szlak. Jeszcze 10-15 minut i dodamy amylazy. Ona załatwi to, czego nie załatwiło gotowanie. Zawsze dobrze mieć cię pod ręką. Jasna cholera. Oby nie ćwiczyli strzelania do celu. Nie słyszę, żeby coś leciało przez liście. Słychać strzały i człowiek się zastanawia, kto to. Gliny kogoś ścigają i zaraz dopędzą nas? To niebezpieczna sytuacja. Ktoś jest tak blisko, że może na nas wpaść i donieść. Dla nas to brzmiało jak zza najbliższego drzewa. Pewnie nie strzelali do nas, tylko do jakiegoś węża. Pewnie tak, albo ktoś kupił nową broń. Może strzelał do jakiegoś banku, mam taką nadzieję. Nieważne do kogo, byle nie do nas. Gliniarze depczą nam po piętach, a teraz słyszymy wystrzały przy bimbrowni. Wszystko odbieramy ze zdwojoną siłą. Pójdę po enzymy. Ale mamy pracę do wykonania, jesteśmy bimbrownikami. Nastawimy zacier i napędzimy kukurydzianego alkoholu. Możemy dodać resztę drożdży. Zacier przygotowany, więc możemy go zostawić samemu sobie. Teraz możemy przejść do następnych spraw. Zajęliśmy się rolnictwem, żeby obniżyć koszt produkcji kukurydzy. Jedziemy teraz do naszego starego znajomego, Jeffa, żeby sprawdzić, jak nasze uprawy. Gotowy? Urodziłem się gotowy.